Kolegu hodowcu, koleżanki hodowczyni. Mamy dzisiaj 1 maja, pierwszy lot konkursowy, przesunięty z wczoraj. Tutaj widzimy 12:33, gołębie puścili dopiero 10:45. Także czekamy. Zakoszowałem 73 gołębi, nawet nie wiem ile oddział zakoszował, to potem jak się lista okaże, to nie wiem, bo tamtym razem trochę było strat. Nie wiem jak to tam będzie wyglądać, no ale podejrzewam tam z 1300 plus minus, może półtora, może mniej, nie wiem. Tak jak mówię, że to się okaże. No czekamy na gołębie, postaramy się coś nagrać. Podejrzewam dwie godzinki, dwie coś powinny się pokazać, ponad dwie, bo to 180 plus minus, plus 183 bodajże jakoś tak. Inny oddział miał, bardziej na południe, to potrzebowali 2 godziny 11 minut. Też granica 180, my mamy bardziej na zachód ten lot, bo tamte miejsce zablokowali do wypuszczenia. Na zachód bardziej to jest lepiej dla nas, to te gołębie bardziej z kierunku idą. Mają taki północno-wschodni wiatr, bardziej taki boczny, znaczy boczny, to jest tak przód lewego skrzydła troszeczkę, ale ten wiatr jest tak ze 7 km, porywy ma tak do 15 km na godzinę. Także podejrzewam, że będzie fajnie. Niebo jest lekko pod chmurką, widzimy zachmurzenie, tam gdzie niegdzie tam niebieskie tam troszkę się prześwietla, ale ogólnie to jest pod chmurką. No także czekamy. Tutaj mam przynęty, wziąłem dwie samiczki małek, one mają jajka akurat. Jeżeli może nie będą chcieli lądować, spróbuję to puścić, może wtedy wylądują. Także koledzy, wczoraj był lot na Moledo. Bodajże piąty lot konkursowy. Bodajże piąty lot konkursowy i taki był ciężki. Mgła się pojawiła. Te gołębie kopały na wieczór, gdzie 70% brakowało gołębie. Ja na 5 miałem 3. Miałem, on był pierwszym lotnikiem, potem się zrobił drugim. I miałem 3 gołębie, jego nie było. Ale Bogu dzięki, dzisiaj go on przeleciał. 600 któryś, zaraz ja tutaj znajdę na liście. Komórce, no. Także tutaj będzie, jest 4 pozycje, 153, 278, 573, to były wczoraj 19:39 ostatnie i dzisiaj 637 był o godzinie 10:56, właśnie ten to jest tym lotnikiem, drugim lotnikiem, nie wiem jak to teraz będzie, ale podejrzewam, że będzie. No i tutaj widzimy 324 km, 1307 było zakoszowane, na tą chwilę 653 jest, no pół gołębi jest na tą chwilę, po 654 brakuje, ale wczoraj na wieczór było 590, a to dzisiaj 60 parę gołąbków doleciało, na 5 mam 4, także uważam, że to jest dobrze, jeszcze jeden może wróci, ale ważne, że ten as jest, o niego się martwiłem. Bo tam jest na krótkim dystancie as i jest na generalny, czyli ze wszystkich lotów. I na krótkim on został drugim lotnikiem, czyli jeszcze teraz po tym locie będzie jeszcze jeden, 180 km bodajże lot. I ma być ostatni lot na krótki dystans. Tego pierwszego lotnika nie ma jeszcze, mój drugi jest, no nie wiem jak tamte inne. Ale pół gołębi nie ma, to jest ciężko, no zobaczymy. Czyli na krótkim dystansie ma szansę, bo on tak zostaje drugim. I generalnie też był drugi, no nie wiem po tym locie, jak to tam te pozycje zmienią się. Ale tam bodajże 50% liczą do konkursu, on jest w tych 50% jeszcze. No także nadzieja jest. Wczoraj jeszcze zostały gołąbki wysłane do Polski też, do kolegów. Kto zamówił, tam się proszę meldować dwóch kolegów, ja dzwonię do was, nie mogę się dodzwonić. Kolega wygrał bon. Te gołębie czekają, znaczy mogły już jechać, ja dzwonię i rano, i na wieczór, i w południe, i nie mogę się dodzwonić, także nie wiem. Gołębie zapłacone, także proszę o jakiś kontakt, ja nie będę wydzwaniał, bo no nie wiem, dzwonię, było ugadane, a tutaj nic. Tam jeszcze dwóch kolegów też chciały, ale coś też się nie mogę dodzwonić, to czyli kolejka przeskakuje, dostaną inne te gołębie, co miały dostać później. Wczoraj nawet pojechały 6 gołębi do kolegi, który chciał 5, a nie odzywa się. Zadzwonił do innego, bardzo zadowolony, pojechały, także na WG jeszcze. I jeszcze będzie jedna wysyłka w maju, nie wiem, gdzieś
podejrzewam 10-15 maj to będzie ostatnia dosyłka, tam jeszcze na Krakusa muszę dosłać, na Polish Master, na kilka tam pojedyncze na Mazury, jeszcze na Givonta dosłać i to będzie ostatnia wysyłka. Także mówię, jeżeli tam, bo potem będzie trudniej wysłać, to potem to trzeba będzie ekstra coś zapłacić za wysyłkę, bo teraz wysyłam swoje, także te po prostu bez kosztów, bez nic dokładam. Dokładam do skrzynki i tam zostaną za pobraniem czek wysłane parę złotych po Polsce, nie wiem, tam 30-40 złotych. Także mówię, tam jeszcze roczne gołębie jest, kilka samczyków, trzy samiczki bodajże i chyba sześć samczyków, także klasowe gołębie jeszcze takimi sami z niepłodziów. Tego zabrałem do woliery, puściłem sobie parkę rocznych, to akurat wczoraj zniosło drugie jajko, to te dwa młode jeszcze też będą do lotu, sobie zostawię najwyżej. Mam naprawdę klasowe gołębie. Waleczne, mówię, no widzimy jak na tym Moledo ciężko było. To na wieczór miałem na 5-3, dzisiaj czwarty jest, jednego brakuje, no jakoś się przeżyje, ale tak to już jest z tymi lotami. Także godzina się ludzi zbliża. Jest tak chłodnało troszkę, mamy godziny 41, czyli za 4 minuty będzie równe 2 godziny. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy pierwszego gołębia, 12.46, samczek dwuletni, odbiło, nawet go nie typowałem nigdzie, czyli 2 godziny 1 minuta mu zeszła, nawet chyba dobrze, to właśnie syn orkana, te gołębie jednak dają czad, jeden jedyny, no zobaczymy, trzeba zadzwonić do kolegów. Wiedzieć, że są 2 godziny i 1 minuta. Jest drugi, trzeci i to jest brat ze siostrą. Czwarty jest w niebie, czyli jest dobrze. Mewek nawet nie trzeba wypuszczać. Czyli lot chyba będzie dobry. I to żaden typowany. To co będzie? To może będzie typowane. Nie. Mamy 4. Nawet nie wiedziałem skąd przyszły, no ale dobrze. Mamy piątego, to już 4 minuty minęły, też roczna samiczka, też chyba nietypowana. Nie, no to jest numer chyba 200. No idź. Jest to tak, 199, to brat ma 200. 52, 12,52. Ta już ma nawet więcej. 43. To już prawie 9 minut czy 8, jak to szybko leci. Jeszcze jeden kolega dzwonił. Ta nie. Tak i mamy szóstego gołębia. Bardzo wysoko. I jeszcze dwa z góry. Może być mój jeden, a jeden nie. Jeden chyba poszedł dalej. Mamy 2, to by było 7. Dzwoniłem do nowego, tutaj też posadzi trochę gołębi, to jeszcze nie miał. 3 gołębi mam. Jedna chyba będzie typowana, ta. I to brat ze siostrą siadły z gniazda, to też po orkanie dwójka dzieci. 2. Mamy odbite 6, to 7 nie idzie, trzeba go pogonić.
lata. A jeszcze idzie 3. Teraz ruszyło chyba. Osiem odbite, pięć nie wiem, 13. Jeszcze jeden. Dobrze. Trzeba chyba mewkę puścić, bo co i nie chcę. A, siadł jeden. Jeden jest obcy, ten co siedzi na dachu, to będzie obcy. Nie wyrobił. Teraz zobaczę ile ich jest. Trzynaście ma. No jest dobrze, jest dwa typowane jedzie. Może więcej. O, jeszcze jeden jest z góry. By było 14. Ja. So, wie viel das seit 58, 57? Ja. Was? Ja, ich weiß nicht. Die haben geschrieben 183, aber das, ich weiß nicht, wie viel sind das für mich. Keine Ahnung. Also. Będzie 4-letni samiec. On też jest typowany. 16 mamy na tą chwilę. Nonki latają, widzę górą, ale to mamy cały rejon znowu puścił, także zobaczymy. Ten mówił, że mamy troszkę krócej, bo to średni dystans napisali 183 bodajże. Do mnie nie, może 170 będzie, może 165, nie wiem, jakoś tak. Ale to potem na liście będzie widać, bo to miejscowość zmieniona, także kilometr, no nie wiem ile, ale to tak podobnie. Meldę on znam szpytowajta, nie? Gut flug noch, ja, ale... Także 4 mamy chyba. Cak, cak. Jeszcze 2 w niebie, jedno może być... O nie, to będą moje.
Tak, mamy 18. Kolega posadził 29, ten z tych nowych ma jednego gołębia. Dwie samiczki roczne będą. Tak, to będzie 17, a to 15 powinno być. Tak. Czyli mamy równe 20 gołąbków. 13.03 to będzie 17 minut. Bo ten konkurs musi potrwać. No nie, do dziadka. Co tam dziadek powie? A do Turka zadzwonię. Mamy jeszcze jednego w niebie. Ja, on wie, ile razy jest? A dwa razy hazu gesyc? Ja, hazu do góry. Ich habe 20 angefangen. Ja. Weißt du, wo anderes was? Okay, dann gut Flug noch, ich ruf weiter, ja? Ala. Mamy dwa w niebie. Turek ma 5 gołębi na 28. Gołębka puścić. Ten obcy gołąb się tutaj pod nosem, widzimy. Jak się spieszę do domu? Jeszcze mamy dwa. Jeden będzie chyba obcy. No, a ten sobie łazi. I nie ma gorąco, żeby było. Które procenty będą mu? Tak, są następne dwa. Przeleciało jeden dalej. Mamy następne dwa. Tego metra pogania. Ja, 28 habe ich, ja.
No вот, окей, Юрген, данки ди. Весь дан, я чао. Jakob, mein Freund, hab dich angerufen. Wann hast du Ärzte? Wann hast du angefangen? Ja, ja. Ja. Ich habe 29. Ja. Hat 10 Tauben. Ja, ich habe 46. Ja, ja, normal. Ah ja, auch gut, ja. Ja. 73. 73. Ja, und du? Ah, und du hast du auch gut. Nicht so. Hast du vom Brems was gehört? Nein. Ja. Vor 5 Minuten habe ich angerufen. Ja. Genau. Ja. Okay, Jakob, weiß mal alles. Gut, Flug noch, ja? Alles klar. Ich habe 31 jetzt. Ja. Ja, ja, ja. Gut, bis später, ja. Ja. Jeszcze 2 w niebie, to by było. To by było 31. Jednak to najmniej chyba fajnie będzie, sobie tu lata, w tą jeden. Coś poszło do góry, co nie wystraszyło. A jeszcze jeden idzie. Jeszcze tam jeden jest. 2 poszło dalej. Jeszcze jeden. Poszło. Ja. Aha. I ile masz na tą chwilę? Ja mam 34. No, mnie też da to wszystko z boku idzie, nie? A ja? Wy macie dalej? Wiesz, co nie wiesz? 10 poczeli masz pierwsze, tak? Dobra, to jeszcze go spróbuj. Potem się dzwonimy. To jest obcy, obcy go, co siedzi. Czyli...
33. 240 gołębi. A ja warto ma, dawaj taką. Ja, ja. Ale gut, bis später dann. Weißt du von Jürgen was vielleicht oder so von anderen nichts? Nichts, okay. Ale gut, 46, also genau 2 Stunden, 1 Minute, ja. Weiß ich nicht, muss mal gucken, wie die Entfernung ist. Aber das ist westlich, dann hat man nicht so große Unterschiede. Wenn das wäre so südlich, dann kann man ein bisschen großer Abstand. Ja, die kommen. Gut, alle bis später, ja. Ciao. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, to jest wolny. Będzie chyba końcówka, nie wiem. Nie, tak inny. 38 jest odbite. 3 jest w niebie. To było 41, to chyba na tyle. Tyle chyba nie będzie aż tak dobrze, chyba nie wiem. No ale to zależy, jak inne dostaną. Z tego co słyszę, to tam za bardzo aż tak. No teraz byście mieli siadać. Ktoś znów dzwoni, co jeszcze z telefonu. Ja będę. 41. Aha. On bei der andere. Bei Siedler oder so weiß auch nicht. Also. Aha, da muss ich anrufen, den Fröder, der weiß mehr. Ja. Okay. Ja. Na ja. Genau, ja, bis dann, ne? Also wegen meiner Arzt, der ist heute Morgen gekommen. Gott sei Dank, ey, gestern Abend habe ich 3 gehabt von 5, ne? Und der ist heute 11 Uhr oder was, guck ich, oh, der ist da, ist mir gleich leicht geworden, weißt du? Die Hälfte erste da ist, ey, Hälfte taube. Bei mir fehlt noch eine, ne, von 5. Ja, bei so katastrophaler Flug, mein Lieber. Gut, bis später. Ja, alle haben. Ja. Czterdzieści odbite. 2 w niebie, bo to jeden jest obcy jakiś. Poluch chyba.
Jeszcze jeden jest z góry. Te sobie coś za dużo latają. Także będziemy kończyć tą relację. Jeszcze jeden przyleciał, czyli mamy na 73, 43 odbity. Zacznijmy od początku. No, ten się odbił jeszcze. Zobaczymy potem na liście, jak będzie wieczorem. Dogram to. Czyli 12:46, 47, 7, 7, a potem aż 52. 54, 55, 55, 55, 56, 6, 7, 7, 8, 8, 0, 0, 13, 2, 13, 3, 3, 3, 6, 6, 7, 7, 10, 10, 11, 11, 11, 14, 14, 15, to był ten opcji, 16, 19, jeszcze dwa jest. 19, 19, 22, 22, 23, 23, 24, 46 gołębi jest odbite. Uważam, że jest dla mnie dobrze. Tak jak mówię, lista będzie. Zobaczymy się potem. Tak, koledzy, jest lista, ale mistrzostw nie ma. 41 minut trwał konkurs. Lód jednak był wymagający. Pierwszy gołąb leciał z prędkością 1286. To mieliśmy ten sam lód. To był lód też tak jakby rejonowy, ale to się nie liczy do rejonu, bo to do rejonu się liczy od 200. Czyli te tutaj mieli 50 minut oddział. Myśmy mieli 41 minut. Te, no te sadzale mniej gołębi, to mieli 37 minut. I te tutaj to mieli aż 56 minut, prawie godziny mieli konkurs. I tutaj u nas średnia była 166 km. Myśmy posadzili 969 gołębi, więcej ich nie było. Rejon posadził 2667. Zobaczymy tylko na to, jak leciały. Tak, tu jestem ja. I to jest teraz tak, koledzy. 73 zakoszowane. W rejonie zrobiłem 49 konkursów. To jest 67,1%. W oddziele zrobiłem 40%. 54,8%. Prawie 55%. I teraz tak, w oddziele zacząłem trzecim gołębiem. Trzeci, dziewiąty, trzynasty, piętnasty. No super się sypały. W rejonie zacząłem czwartym. Czwarty, jedenasty, szesnasty. Też fajnie. No i tutaj są typowane. Także takie rzeczy to oko cieszą, jak to się mówi. A tutaj będzie lista. Ogólnie jak one u nas leciały w oddziele. No to widać. Trzeci gołąb. Dziewiąty. No fajnie. Listy mistrzowskie nie ma, bo nie wiem, po pierwszym locie, znaczy jest stara lista. Czemu stara? Z tamtego roku. Tutaj niby pisze, że lot był, ale jak otwieram, no to lista stara. Trzecim skończyłem w tamtym roku. Nie wiem czemu tak. I na benzingu sobie krótko zobaczymy. O tym Moledo właśnie był ten lot Moledo. Tutaj miałem przycisnąć. Właśnie on był 30, 324 km, co mówiłem, taka mgła była. I widzimy.
To jest dzisiaj jest już 4. No dzisiaj jeszcze nie przyszedł żadny goł. 803 gołębi przeleciało, 504 brakuje. Ale w pierwszy dzień ich było 40% gdzieś tak powiedzmy, nie? No i tutaj wejdę na zakoszowane, wpiszę swoje. Zakoszowanych miałem 5 gołębi. To ten as, on tutaj z literką B jest. Jest tym asem. Teraz wejdziemy na przylot. Piszemy przylot. I jest wszystkie 5 gołębi. 30 przeleciało 3 i ten as przeleciał o 10.56, 11 prawie. To bardzo mnie ucieszyło. On fajnie siadał. Możemy sobie otworzyć 94, 55, 80 i tak dalej. Zaraz my możemy sobie wejść na stronę portugalską Smolero. Zaraz zobaczymy, pokażę. Tam jeszcze nie przełączyli. Ten lot jeszcze nie jest zaktualizowany. Trochę to jest tak skomplikowane, no ale ja już wiem, o co chodzi. No i tutaj widzimy 4 loty, to są na krótki dystans. 138, 153, 174, 224 km i jeszcze będzie jeden 170 bodajże. To się już będzie liczyć średni dystans. Tu to mamy klasyfikację. Tu są asy na ten właśnie chyba krótki lot. No i widzimy, on stoi drugim lotnikiem. Bułgarski jest pierwszy, on drugi. On na tej pozycji zostanie, bo ten lot się nie liczył do krótkiego. I w generalnym, to jest generalny. I w generalnym po tych 4 lotach on też jest drugim lotnikiem. No także teraz co przyleciał z rano, on też jest w konkursie, bo tam jest 50% się liczy. Także mam nadzieję, że ten gołąb w czołówce zostanie na pewno, bo tam dużo gołębi brakuje tych lotników. Ten pierwszy as jest, on przeleciał pierwszy dzień, to on zostanie na pewno na pierwszej pozycji. Chyba, że może tam nie, tam nikt go nie wyprzedzi. No i tak to wygląda. Takie coś cieszy. To teraz będzie właśnie ten krótki lot, 170. Nie wiem, w tym tygodniu chyba nie zrobią, dlatego ja muszę odpocząć. Ale na początku przyszłego tygodnia zrobią. Jeżeli usiądzie z przodu, no to zamknie drugiego, tego czy trzeciego. No to w czołówce będzie może aso, jeżeli wróci i fajnie będzie. Zaobserwujemy to, jak to będzie. Tak jak mówię, no wspólne gołębie prawie powysyłane, jeszcze tam do pół maja kilka zostanie wysłanych. Aha, brakowało mi, jak jechałem z zegarem 5 gołębi, przyjechałem, to samiczka przeleciała, miała z tyłu pióra wyrwane na skrzydle, nie te lotne, te tam z tyłu. I 4 samca brakowało na noc, rano przyszło 2 roczne, a 2 brakuje, dwuletniego i roczniaka brakuje, no tak to jest. I dużo ludzi mówi, że gołębie rozerwane przelatują, także problemy z jastrzębiem coraz większe mamy z sokołami. No nie znam, ale walczymy dalej. Także do następnego lotu. Pozdrawiam, wszystkie dobre lata.